Witam serdecznie wszystkie koziorożce na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość lato 2022. Sprawdzimy, kochani, dla Was energię, jeśli chodzi o uczucia, partnerstwo. Zrobię czytanko i dla singli, i dla osób w związkach, relacjach. I zobaczymy, kochani, dokąd to zmierza, tak? Przypominam oczywiście, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was, dlatego zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail, wykonam dla Was czytanie prywatne, odpowiem na wszystkie nurtujące Was pytania oraz zrobimy wgląd właśnie w cały rok albo wgląd miesięczny, w co tylko zechcecie. Robię też, kochani, rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu karty społeczność, tam jest oferta wraz ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa jak osobisty amulet. Moje kochane koziorożce, tutaj zrobimy czytanko dla Was na miłość, na uczucia. Zaczniemy najpierw od singli. No i jeżeli, kochani, coś z Wami będzie rezonowało, jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało piszcie do mnie na mojego maila. Ja zrobię dla Was prywatne czytanie. Koziorożce single. Co zmierza w Waszą stronę? Karty same się pokazują. Wow! Dwójka kielichów, trójka pentakli. Ryba, rak, skorpion, jakaś stabilizacja, bardzo stabilny znak rodzinny, który chce miłości, chce uczuć. To jest połączenie bratnich dusz, kochani. To jest Wasza bratnia dusza z przeznaczenia. Moi drodzy, teraz pomiędzy czerwcem a październikiem mamy takie przeznaczeniowe energie, tak? Energia uraniczna, jest Pluton. Jest taka energia, w której jeżeli były jakieś związki nietrwałe i miały się rozpaść, to one się rozpadną w tym czasie. Natomiast przychodzi do nas ktoś przeznaczeniowy, ktoś odgórnie napisany do stałej relacji. Zobaczcie, tu jest stabilizacja. Budowanie wspólnego gniazdka, wicie gniazdka, tak, zamieszkanie i taka w ogóle energia naprawdę pięknej stabilizacji. Tu może być ryba, rak, skorpion, nie musi. Może być też byk, panna, koziorożec z Waszego trygonu, natomiast kochani, to jest stabilna relacja, tu jest miłość i chęć no, zawarcia właśnie związku małżeńskiego, wejścia na taki poziom właśnie stabilizacji. Tutaj nie będzie nikogo, kto chce właśnie romansu, kto chce tylko przygody, zabawić się, nie. To jest osoba bardzo uczuciowa, bardzo szczera, otwarta, która tak jak Wy pragnie po prostu założyć rodzinę, tak? Także tutaj taka osoba się przy Was pojawia. Jak to się dalej rozwinie dla Was? Kochani, siódemka kielichów. Tu jest takie rozmarzenie. Pamiętajcie, żeby nie patrzeć na tę osobę poprzez różowe okulary. Nie idealizować jej, tak? Od samego początku, bo czasami tak jest, że my idealizujemy tę osobę. Już sobie wyobrażamy po drugiej, trzeciej randce, że to będzie nasz mąż, nasza żona, tak? Już wszystko fajnie. Nie, kochani. Na początku postarajcie się po prostu bardziej przyziemnie do tego podejść. Bo później powiecie tak, ta osoba zdjęła maskę, nie jest taka jak była na początku, a to tak nie jest, ludzie nie zdejmują masek, tylko my po prostu ich widzimy w innym świetle, idealizujemy, no i później to nam spadają klapki z oczu, tak? Także tu będzie ktoś fajny do stabilizacji, natomiast nie żyjcie marzeniami, postarajcie się na tej relacji skupić bardziej przyziemnie i kochani, cieszcie się tą relacją, tak? Jeżeli będzie więcej opcji przy Was, to po prostu tutaj konieczne będzie podjęcie konkretnej decyzji, tak? Bo Wy możecie jeszcze myśleć o kimś z przeszłości. A sąd mówi o tym, zamknij przeszłość, nie wracaj do przeszłości, to już było. Jeżeli liczyliście, że jakiś karmiczny partner wróci, ktoś, kto Was skrzywdził, tak? Kochani, zamykamy to. My czasami poznajemy ludzi po to, żeby jakieś lekcje wyciągnąć. I tutaj po prostu podziękujcie za te lekcje, wybaczcie sobie, wybaczcie innym, idźcie do przodu, tak? Bo sąd mówi o oczyszczeniu, o takim zrobieniu sobie rekonesansu z tych poprzednich relacji, wyciągnięciu wniosków, nie powielaniu błędów na przyszłość. Po prostu jeżeli wejdziecie w nową relację, to zróbcie to z czystą kartą. Tak? Nie próbujcie szpiegować, nie próbujcie prześwietlać tego partnera, poddajcie się temu. Nie róbcie mu takiego rentgena, bo wiecie, jak to potem wygląda, tak? Porównujemy do byłych partnerów. Obawiamy się, że ta osoba też nas może zranić, że też może później jakiegoś tam fikołka wywinąć. Nie, kochani, po prostu oddajcie się temu uczuciu, zobaczycie, że tu przyjdzie stabilizacja, tak? Natomiast karty mówią, przebacz partnerom z przeszłości, iść do przodu. Dokładnie, zamknij przeszłość, bo zmierza do Ciebie ktoś nowy. Ktoś bardzo stabilny, tu są denary, to jest stabilizacja, ale zamknij przeszłość.
Przeszłość była, ona już nie wróci, tak? Żyj teraźniejszością, idź do przodu, bo przyszłość będzie piękniejsza. Także tu jest na pewno, kochani, taka informacja, żeby tą przeszłość zamknąć całkowicie. As pentakli, no pięknie, kochani, no może być byk panna koziorożec, może być właśnie ryba, rak, skorpion, takie znaki, ale zobaczcie, nowy dom, nowa szansa. Asy to zawsze szanse w tarocie. Szansa na dom, na stabilizację, na spełnienie uczuciowe. Ale będzie fajnie, kochani, ale będziecie miło spędzać lato. Pustelnik i królowa buław, kochani. Dokładnie, wyciągnijcie naukę z doświadczeń z przeszłości, nie powielajcie tych błędów. To już jest to, o czym wcześniej mówiłam, widzicie? Najpierw moja intuicja pracuje, a później karty powielają to wszystko. Bardzo ładnie karty dzisiaj ze mną rezonują, więc się cieszę. Wyciągnijcie naukę z przeszłości, kochani. Nie powielajcie tych samych błędów, tak? I kochani, królowa buław, dużo ognia, dużo namiętności, dużo pasji, chemia będzie pomiędzy wami. I te motyle w brzuchu, wow. Królowa kielichów. No pięknie, tu jest miłość. Ewidentnie tu jest miłość, tu jest uczucie. Otwórzcie się na to, kochani. Przełom czerwca, lipca poznajecie osobę do fajnej relacji. Także, kochani, jeżeli tylko macie ochotę jeszcze na czytania prywatne, to zapraszam do kontaktu mailowego. Zapraszam Was też na rytuały miłosne, rytuały separacyjne, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. No i zobaczmy koziorożce w związkach, w relacjach. Jak to u Was będzie wyglądało latem? Dwójka pentakli, król buław, rycerz kielichów, dwójka mieczy, kochani. Mam wrażenie, że Wy wybieracie pomiędzy dwiema osobami. Tu jest ryba, rak, skorpion, albo jakiś lew, strzelec. Tu jest podjęcie decyzji, mamy dwie dwójki. To są wybory. Może tak być, że wybieracie pomiędzy stałym związkiem a kimś nowym, kto się pojawia, albo jeżeli tkwicie w jakiejś klatce mentalnej, nie uwolniliście się od przeszłości, od byłego partnera, to tutaj przyjdzie ktoś nowy, tylko kochani, wy się nie blokujcie, bo możecie być tak zafiksowani na punkcie waszego eksa, że nie zauważycie tej osoby, która będzie chciała wam podarować gwiazdkę z nieba. Naprawdę, ta osoba będzie się starała. To jest ktoś do fajnej relacji, ktoś opiekuńczy, wrażliwy, empatyczny, ma w sobie duże pokłady miłości, wychodzi z sercem na dłoni. I tu, kochani, będziecie zastanawiać się, co zrobić, tak? Tu jest podjęcie decyzji. Koło fortuny i dwójka była w trzy dwójki, kochani. No trzy dwójeczki to już ewidentnie. Będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, podjąć decyzję. Koło fortuny mówi o zmianach na lepsze, zmiany z przeznaczenia to są karmiczne zmiany. Ktoś przeznaczeniowy do Was przychodzi, ktoś odgórnie Wam pisany. Jeżeli jesteście w jakiejś stałej relacji, no to będziecie, kochani, tutaj podejmować decyzję, co dalej też robić z tą relacją, ale mówię, tu się może ktoś drugi pojawić. Bo tu jest rycerz kielichów i król buław. Dwóch mężczyzn dla kobiet, tak? Więc no mówię, i taka siódemka buław. Stoję, nie wiem, co zrobić. Tak naprawdę biję się z własnymi myślami. Trudne decyzje do podjęcia. Sprawiedliwość, król pentakli, ale macie mocne czytanie. Koło fortuny, sprawiedliwość. No relacja karmiczna, ewidentnie. Ewidentnie coś przeznaczeniowego się pojawia w Waszym życiu. Jeszcze jeden król. Trzej królowie, kochani, i trzy dwójki. To już nie może być po prostu przypadek. Trzej królowie i trzy dwójki. No widzę, że tutaj koziorożce, jeśli chodzi o kobiety, będziecie miały powodzenie niesamowite. Będziecie przebierały po prostu. No jeżeli jesteście w stałych związkach, to może się pojawić taki dylemat, tak? Tak jak powiedziałam na wstępie filmu. Pomiędzy czerwcem a październikiem dużo związków po prostu się rozpada. Jeśli coś było budowane na niesolidnych fundamentach, nie miało tych struktur takich stałych, no to niestety, kochani, to gdzieś tam odchodzi do przeszłości. Tu przychodzi coś zupełnie nowego i też taka oferta stabilizacji. Ale tu widzę trzech królów. Trzy różne energie, bo jest energia ziemska, energia ognia i energia wody, kielichów, tak? Więc uczucia, stabilizacja, no i też taka pasja, ogień. Tu będzie trzeba dokonać wyboru. No trzy dwójki to ewidentnie. Zresztą dwójki to, jak wiecie, Twin Flames, tak? Tak jest przeznaczenia. Relacje, pojawia się taka gorąca, ognista energia, ale pamiętajcie, że Twin Flames nie zawsze zostaje w naszym życiu. To jest taki ogień, pasja, jak ktoś wchodzi, jest fajny seks, jest fajne połączenie, ale to nie jest zawsze coś stabilnego, tak? Bratnie dusze, tak. Natomiast Twin Flames to jest takie, no, wiecie, pofurgamy razem i wszystko, tak? Tutaj też król pentakli, stabilizacja, byk panna koziorożec. Też może się ktoś taki pojawić. Albo jeżeli jesteście w stałym związku, bo to jest czytanie dla par, no to kochani, żebyście po prostu nie weszli w jakiś romans,
bo ktoś tam wychodzi z ofertą, nie wiem, mówi Wam, że Was kocha, że mu się podobacie, tak? No przy Twin Flamesach to tak jest, że jest pasja, jest namiętność, jest duży, duży pociąg seksualny, także tutaj mogą być takie energie, ktoś Was bardzo będzie kusił, bardzo przyciągał do siebie, natomiast zwróćcie też uwagę, czy faktycznie tego chcecie, czy chcecie ryzykować tym stałym związkiem, tak? Bo jeżeli się dobrze układa, no to też nie ma co ryzykować. Natomiast wątpię, że osoby, którym się dobrze układa, słuchają tarotów miłosnych. Raczej są to osoby, które są zagubione, które czekają na ekspartnerów albo na kogoś nowego. Więc czuję, że tu jest ktoś, po prostu do kogoś jest to czytanie, kto jest w takiej relacji, no, że już wiecie, że to się kończy, że to nie jest to, tak? Albo partner po prostu jest nieuczciwy. Nie fair wobec Was. No i pojawiają mi się takie energie, gdzie faktycznie będą te wybory, będą decyzje do podjęcia, no 3 dwójeczki. Sprawiedliwość koło fortuny. Ewidentnie, kochani, tu coś przeznaczeniowego przychodzi do Was. Jakaś karma. Jakaś karma się dopełnia, przychodzi ktoś z przeznaczenia. Także koziorożce, macie naprawdę mocne czytanie. Mocne energie, spodziewajcie się najlepszego. Teraz dostaniecie taki prezent od losu, tak? Taki przeznaczeniowy. Coś odgórnie Wam pisanego. Wy na to długo czekaliście, a jak wiadomo, kto czeka, ten się doczeka. No i mam wrażenie, że koziorożce się doczekały. Także kochani, ja Was serdecznie zapraszam raz jeszcze do czytań prywatnych, na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne i pobranzoletki z Waszym znakiem zodiaku. Ściskam Was mocno, życzę dużo, dużo miłości i fajnych wakacji.